Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Spotkamy się nad drugim tekstem Księgi Rodzaju, który mówi także o stworzeniu świata. Ten wcześniejszy jest umieszczony na drugim miejscu, a my zajmujemy się pierwszym, od pierwszego wersetu, pierwszego rozdziału. Po co nam ten drugi tekst? Ponieważ jest inny, ponieważ ubogaca nasze spojrzenie i naszą wiarę. Ale zacznijmy nasze spotkanie od pytania takiego, jakie jest dzisiejsze wyobrażenie, albo nawet wręcz wiedza naukowa o początku świata. Jesteśmy przekonani na podstawie obserwacji, badań, kosmologii, fizyki, że wszechświat mniej więcej 13,8 miliarda lat temu wybuchnął. Coś wybuchnęło, był wielki wybuch, i wszechświat od tamtego czasu wciąż rozszerza się, rozdziela się, oddala się coraz bardziej od siebie. Dziś, kiedyby Bóg natknął człowieka, żeby Zaczął pisać znowu jeszcze jeden opis stworzenia świata. Pewnie dziś ten początek brzmiałby w ten sposób: Na początku był wielki wybuch, bo Bóg powiedział: Niech się stanie wielki wybuch. I świat odtąd zaczął się rozszerzać. Jaki jest początek tego wszechświata według wiedzy i według wiary? tego człowieka który napisał pierwszą część księgi rodzaju pierwszy rozdział Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód a Duch Boży unosił się nad wodami Wtedy Bóg rzekł Niechaj się stanie światłość i stała się światłość Bóg widząc że światłość jest dobra Oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Pierwsze zdanie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To tytuł, albo też zapowiedź innych czynności, które będą wymieniane w kolejnych dokonaniach Boga na rzecz stworzenia świata. Powstania tego wszechświata, którym. Żyjemy i istniejemy. Niebo i ziemia to jest wszystko. Jeżeli słyszymy Bóg uczynił niebo i ziemię, to znaczy uczynił wszystko. Całe więc stworzenie jest dziełem Boga. To jest podstawowe wyznanie tego tekstu, który dziś czytamy. Niebo i ziemia to meryzm albo też pojęcia komplementarne, które razem tworzą całość. Wiele jest w Biblii podobnych właśnie pojęć komplementarnych dzień i noc, woda i ziemia. Ten początek można by sobie wyobrazić jako mgławica ziemi, ciemności, wody, powietrza, które czeka na działanie Boga, który to wszystko porozdziela. Bezład, chaos ciemność, to wszystko, co wydaje się, że istnieje na samym początku, zanim Bóg powie, niech stanie się światłość. Tochu to wochu to takie określenie w języku hebrajskim, które o, oznacza coś, co jest zupełnie bezpłodne, bez życia, nie dające możliwości życia, nieprzydatne do niczego. Jakby absolutna przeciwność tego, że jest życie, że się coś rozwija, że coś istnieje. Bóg czyni światłość do tej ciemności, która ogarnia ten dotychczasowy pra-obszar, rzeczywistość, tochu wawół. I Bóg rozdziela światłość od ciemności. Mało tego, Bóg także nie tylko rozdziela, ale także nazywa, Spotykamy cały czas takie pary. Najpierw Bóg coś zapowiada, niech się stanie światłość, staje się światłość. Cokolwiek powie, to właśnie się staje. Człowiek czytający Biblię i to powtarzające się zestawienia rzekł i stało się, mówi, Bóg jest wszechmocny. Co powie, to się stanie. Kto daje nazwę temu, co powstaje? Ten, kto uczynił to. Ten, kto zdobył jakieś terytorium, ten, który czuje się panem tego, tylko ktoś taki daje nazwę. Bóg daje także wszystkiemu nazwę, poczynając od dnia i od nocy. Bóg jest panem nocy i dnia. Bóg wyznacza początek i koniec. A więc bezład, bezruch, nieżycie, nieistnienie to jest początek. Nie ma tutaj powiedziane, że Bóg stworzył świat z niczego. Jest zagłupi ten, który te słowa pisze. I patrząc na strukturę tych kolejnych dni, a jest ich sześć, możemy zauważyć, że pojawiają się słowa, które powtarzają się i to w tej samej mniej więcej sekwencji. A więc najpierw niech powstanie. I co powie Bóg, to staje się. Rozdzielenie zapowiada, jest rozdzielone. A potem w dalszych dniach będzie Bóg ozdabiał to, co już zostało rozdzielone. Bóg jest wszechmocny, ale także Bóg okazuje się być mądry, bo to, co układa się w te kolejne dni, jest dobrze skonstruowane. Nic się nie wali, nic nie zostało uczynione wcześniej, nic nie zostało jakoś zawieszone. To, co się pojawia w wodach, w powietrzu, na ziemi, Najpierw ma tą swoją bazę do życia. W, w dniu drugim Bóg czyni sklepienie. Wiemy, że sklepienie to jest taka konstrukcja złożona z kamieni, która przykrywa w sposób bezpieczny, stabilny to pomieszczenie pod sklepieniem. Autor sobie wyobrażał, że cały świat, w którym żyjemy, taki jakby podobnie do odwróconej miednicy, jest przykryty w całości ogromnym sklepieniem. Jest pewne, nie spadnie nam na głowę. Mało tego, to sklepienie ma rozdzielić wody górne od wód dolnych. To sklepienie jest tak mocne, że nad nim znajduje się tyle wody, że ma wystarczyć do końca świata, żeby mógł padać deszcz na Ziemię. Te wody dolne, które są jeszcze pomieszane wraz z Ziemią, zostaną rozdzielone. Będzie ziemia i otaczające ogromne, ogromne ilości wody dookoła. Bóg patrzy na to, co robi. Jest jak człowiek, który jest świadomy swoich czynności, przewiduje, ocenia. I powtarza się wciąż, że widział Bóg, że było dobre. Człowiek, który słyszy siedem razy i widział Bóg, że było dobre a na końcu nawet i widział, że było bardzo dobre, musi wyciągnąć wniosek, że Bóg jest dobry. I wszystko, co cokolwiek Bóg czyni, jest na pewno dobre. Można by nawet powiedzieć, że jest potrzebne, że jest celowe. Przypominam sobie, jak moja mama opowiadała, że ich proboszcz w małej wiosce, kiedyś człowiek bardzo wykształcony, bo miał być lekarzem i czytający wciąż dużo książek, jak go obserwowali parafianie, Podczas lekcji religii bardzo często podkreślał, jak Bóg wszystko i mądrze stworzył. Któryś z przekornych chłopców zapytał, a czy także pchły? I katecheta mówi no oczywiście. Pan Bóg stworzył także pchły, żebyś ty się mył. Taki pogląd moglibyśmy powiedzieć jest zawarty w tym tekście biblijnym, że Bóg czyni po kolei wszystko co jest potrzebne, w przyszłości i teraz. Dnia trzeciego Bóg zaczyna ozdabiać, zapełniać, ubogacać to, co zostało rozdzielone i bardzo mocno trwa w swoich posadach. Możemy także zauważyć, że te stworzenia, także i żywe, które się pojawiają z czasem, zapełniają najpierw wody, później powietrze, to znaczy ptaki, wreszcie zwierzęta lądowe, i wreszcie na samym końcu pojawi się człowiek. Tak jakby. Ewolucja miała być zapowiadana w tym tekście. W piątym dniu stworzenia pojawiają się kolejne istoty żywe i okaże się, że wszystko to, co zostało stworzone przez człowiekiem, ma mu służyć. On ma panować nad tym wszystkim, co żyje, co ma podobne tchnienie tak jak człowiek, ale nie ma rozumu. I nie ma czegoś, co zostaje podkreślone przez stworzenia człowieka. Człowiek bowiem ma być na obraz i podobieństwo Boga. W czym ma być to podobieństwo człowieka, który został stworzony na samym końcu? Kiedyś niektórzy podejrzewali, że dlatego, że człowiek ma wyprostowaną postawę, ale to raczej naiwne. Podobieństwo człowieka do Boga ma się wyrażać w jego rozumie. Jego pojmowaniu zamiarów Bożych, zdolności tworzenia kultury, doskonalenia narzędzi, coraz lepszego układania stosunków społecznych pomiędzy ludźmi, to także naśladowanie Boga w Jego władzy nad światem. Człowiek nie jest w stanie stworzyć, ale jest w stanie kontynuować to, co Bóg uczynił, panować nad tym. Opanowywać siły przyrody, zdobywać źródła energii, ogrzewać się, żyć w coraz lepszych warunkach to wszystko to jest panowanie nad tym, co Bóg oddał do dyspozycji i do mądrego panowania nad tym, co zostało stworzone. Uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam tak Bóg zapowiada człowieka. Tylko więc człowiek. Jako mężczyzna i kobieta jest na obraz Boga. Stworzył więc niewiastę i kobietę. A więc człowiek ma w swoim życiu szukać tej drugiej połowy, aby razem z kobietą panować nad tym światem. Zobaczmy, że to odbicie tego panowania Boga nad światem. Odbijało się także w sposobie panowania w czasach, kiedy były królestwa. Był król i była królowa, mężczyzna i kobieta. To w takiej sferze, byśmy powiedzieli, społecznej, w takiej sferze realnego panowania, odbicie tego panowania Boga nad światem stworzonym. Tylko ludzie więc mają panować nad wszystkim, co zostało stworzone. Tylko Ludziom Bóg dał takie panowanie. Dlatego nazywa się nieraz na podstawie tego opisu stworzenia świata, że człowiek jest ukoronowaniem stworzenia. Podkreśla to także ta sekwencja. I widział Bóg, że było dobre, i widział Bóg, że było dobre sześć razy. A kiedy został stworzony człowiek jako mężczyzna i kobieta, i widział Bóg, że było bardzo dobre. To znaczy, stop. Nie trzeba już dalej rozwijać i dalej tworzyć w tym świecie. Trzeba oddać ten świat człowiekowi, który dopiero co został stworzony. Zauważamy także, że człowiek ma uczyć się od tego, co Bóg mu pozostawił gwiazdy, które poruszają się po niebie gdzie w sąsiednich krajach były uważane za bóstwa albo mające też wpływ na życie człowieka, albo zapowiadające przyszłość, mają służyć człowiekowi do tego, aby mógł podzielić czas, stworzyć kalendarz, wyznaczać święta religijne. A więc ma także człowiek liczyć czas tak, jak Bóg liczy. I tak upłynął wieczór. I poranek, dzień pierwszy, drugi, trzeci, szósty. Taka jest rachuba czasu, rachuba dni do dzisiaj w Izraelu. Zaczyna się w przeddzień o zachodzie słońca. Kończy się po zachodzie tego konkretnego dnia. Piękny jest tekst Psalmu ósmego, który bardzo dobrze pasuje do tego opisu stworzenia człowieka na końcu stwarzania świata. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Tak zwraca się do Boga autor i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, złożyłeś wszystko pod Jego stopy owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada ptactwo powietrzne oraz ryby morskie wszystko. Co szlaki mórz przemierza. I właśnie na końcu tego opisu stworzenia, z samego początku Księgi Rodzaju jest dzień inny od wszystkich dzień siódmy, zwany szabatem. W tym dniu w ogóle nic nie pojawia się z tych poprzednich dni, żaden z tych elementów składowych, żadna z tych sekwencji czynności. Zapada cisza, i zapada bezruch i zapada przerwanie jakiejkolwiek pracy. Do tego dochodzi błogosławienie Boga na ten dzień, święty, szabatu, przerwania, nierobienia, wielbienia Boga. A gdy Bóg ukończył w dniu siódmym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego. Po całym swoim trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Co szabat więc Izraelici przerywają wszelkie prace, nie tykają się żadnej pracy, czekają aż szabat przeminie. Czynią tak, aby odpocząć tak, jak Bóg odpoczął, zregenerować siły. Ale także słuchać Słowa Bożego, modlić się i cieszyć się błogosławieństwem, jakie Bóg daje każdemu, kto szanuje ten święty czas. Bardzo dziękuję. Zachęcam, aby już samemu wnikać w ten tekst pierwszego rozdziału oraz trzy pierwsze wersety drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Poznawać. Co Bóg chce powiedzieć przez człowieka, który taki piękny tekst napisał bardzo dawno? O tym, że Bóg stworzył wszystko, co istnieje i że to wszystko poddał człowiekowi w panowanie, we władanie w dla korzyści. Szczęść Boże!